Wokół filmu Gierek narosło wiele kontrowersji, pojawiło się dużo krytyki, w szczególności scenariusza. Mimo tego aktor czuje się zadowolony ze swojej twórczości, wskazując, że otrzymał największą możliwą pochwałę, tę od potomka odgrywanej roli. Zapytano pana profesora Adama Gierka, syna, o to, jak on odbiera tą postać, którą ja odegrałem, to znaczy swojego ojca, i on mówi, że pan Koterski w pełni jakby oddał emocje mojego ojca i że on jest poruszony i że poprosił nawet producenta po pokazie, żeby dał mu ten film na pendrive, żeby mógł mieć ojca na co dzień w domu. No i to było dla mnie strasznie wzruszające i szczerze mówiąc, generalnie bez względu na opinie, jakie już są, bo każdy sobie może widzieć go jak chce i jednym może się film podobać, i jednym nie. Ja mam na to pełną zgodę. Każdy jakoś sobie tą epokę zapamiętał, każdy ma swoje zdanie i swój punkt widzenia. Ale generalnie po tej recenzji, po tych słowach pana profesora, no ja już wiedziałem, że nic mi więcej nie potrzeba, że jakby nie ma większej nagrody, jak syn głównego bohatera, którego odgrywałem, mówi takie słowa. Warto też zwrócić uwagę, że za najtrudniejszą scenę do odegrania Michał Koterski wskazał tę, z którą Edward Gierek jest najmocniej kojarzony po dziś dzień. Nawet przez pokolenia, które są zbyt młode, by pamiętać charyzmatycznego pierwszego sekretarza. Jedna z pierwszych scen, słynna "Pomożecie, pomożemy". Wiedziałem, że jest to jedna z pierwszych scen i że jeśli ludzie, widzowie nie uwierzą mi w autentyczność tej sceny, tego, że Gierek miał taką charyzmę, że potrafił tych ludzi tak porwać i że rzeczywiście ta miłość do niego wielu do dziś jest, no co jest raczej rzadko spotykane, jeśli chodzi o przywódców komunistycznych, to jednak on bardzo gdzieś tam w dużej rzeszy ludzi jest zapamiętany z ogromnym sentymentem, no to wiedziałem, że tu trzeba to oddać i że to jest najtrudniejsza scena, bardzo jej się bałem i że jeśli widzowie mi nie kupią tego, pomyślą, że jakiś jest fałsz, to już jest po filmie, nie pójdą za bohaterem. I to była najtrudniejsza scena. Aktor odpowiadał na wiele pytań. Wśród nich jednym z najbardziej nurtujących widzów było zapytanie o przybieranie i zrzucenie wagi. Paradoksalnie to z tym pierwszym filmowy Gierek miał większe trudności. Samo przytycie było dla mnie bardzo trudne, bo ja zawsze byłem szczupłą osobą. Do teraz, bo teraz powiem, troszkę rozregulował się ten organizm i muszę już dbać o te kilogramy i szybko mi wchodzą. No ale tak, moja waga była zawsze około 85 kilo, no i jakoś tam 6-7 kilo to jakby przyszło bez takiego większego wysiłku, to znaczy po prostu więcej jadłem i pchałem w siebie jedzenia, a potem już trudno było złapać te następne kilkanaście kilo i powiem, no mi akurat pomogła pandemia, bo akurat jak przygotowywałem się do Gierka, to wtedy przyszła ta pierwsza fala, wszystko pozamykane. Ja mam bardzo aktywny jakby taki plan pracy, że jeżdżę po całej Polsce, dużo robię, dużo spalam. No i generalnie jakby dzięki temu też tą przemianę materii miałem taką dużą, a tutaj nagle zero pracy, zero stresów, osiadłem na laurach, tak jak wszyscy Polacy, zakupiłem papier toaletowy jak za Gierka, bo wrzucili makarony, sosy i jadłem. Spotkanie przebiegło w bardzo ciepłej atmosferze, a opinię o filmie każdy powinien wyrobić sobie samemu po seansie, gdyż czasy Gierka w wyobraźni każdego z nas są zupełnie inne. Tak też różne będą odczucia z projekcji.